Obecnie mamy ogromny problem z odpadami z tworzyw sztucznych. Jednym z rozwiązań tego problemu jest stosowanie materiałów biodegradowalnych, na przykład surowców odnawialnych, takich jak skrobie. Projekt, którym kieruję, dotyczy otrzymywania modyfikatorów skrobi na bazie tanich i przyjaznych dla środowiska mieszanin głęboko eutektycznych. Modyfikatory mają na celu ułatwianie przetwarzania skrobi w ten sposób, aby można było otrzymać żele lub materiały termoplastyczne. Z takich materiałów można następnie otrzymać folie, którymi można zastąpić tworzywa sztuczne, zwane potocznie plastikiem. Ten oraz inne projekty badawcze nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia Narodowego Centrum Nauki. Przez 8 lat działalności Centrum sfinansowało ponad 18 tysięcy projektów z trzech obszarów: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. NCN to rządowa agencja wykonawcza, która finansuje badania podstawowe prowadzone w polskich jednostkach naukowych, kierująca swoją ofertę do naukowców na wszystkich etapach kariery. Od doktorantów prowadzących pierwsze samodzielne projekty po profesorów kierujących międzynarodowymi zespołami. Misją Narodowego Centrum Nauki jest konkurencyjne finansowanie projektów badawczych realizowanych w polskich jednostkach naukowych. Najważniejsza jest dla nas jakość naukowa finansowanych przez nas badań. Nasz roczny budżet to ponad 1 200 000 000 złotych, które wydajemy na finansowanie polskich naukowców. Co roku jest składanych ponad 10 tysięcy wniosków, z czego prawie 3 tysiące jest ostatecznie rekomendowanych do finansowania. Konsekwentnie dążymy do większego umiędzynarodowienia polskiej nauki, do jej coraz większej transparentności i otwartości. Konsekwentnie wprowadzamy międzynarodowe standardy w polskiej nauce. Kieruję Zakładem Biologii Molekularnej Wirusów na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt, którym się obecnie zajmuję, dotyczy badania sposobów, w jakich wirus przedostaje się z zakażonej komórki do komórek sąsiadujących. Spędziliśmy nad tym kilka lat, ale byliśmy w stanie wykazać po raz pierwszy, że wirusy z tej grupy, którą się zajmujemy, właśnie tego typu połączenia są w stanie wykorzystywać, a także nawet stymulować ich powstawanie. To jest bardzo ważne także dla celów terapeutycznych, dla zrozumienia, w jaki sposób infekcja szerzy się w zakażonym organizmie, a w jaki sposób moglibyśmy ją oczywiście zahamować. Siedzibą Narodowego Centrum Nauki jest Kraków. To tutaj co miesiąc spotyka się Rada NCN. Podczas jej obrad zapadają najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania centrum i kształtu oferty konkursowej. W chwili obecnej w ofercie Narodowego Centrum Nauki mamy 10 konkursów dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców, badaczom reprezentującym różne dyscypliny naukowe na różnych etapach kariery naukowej. Na przykład doktorantom dedykujemy konkurs Preludium, młodym doktorom konkurs Sonatina, Sonata, Sonata Bis. Nasz najbardziej prestiżowy konkurs dedykowany jest najbardziej zaawansowanym badaczom, Maestro. Mamy także konkurs najbardziej popularny, dostępny dla wszystkich, konkurs Opus. Narodowe Centrum Nauki wspiera badaczy pracujących w Polsce, niezależnie od płci, narodowości, wieku, etapu kariery naukowej oraz dyscypliny, którą reprezentują. A jedynym kryterium owego wsparcia jest jakość proponowanych projektów badawczych. Koordynatorzy dyscyplin są pracownikami centrum odpowiedzialnymi za organizowanie i nadzorowanie procesu oceny wniosków w konkursach krajowych i międzynarodowych. Regularnie upowszechniamy w środowisku naukowym informacje na temat działalności centrum i szkolimy wnioskodawców. Procedura oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki wzorowana jest na doświadczeniach i dobrych praktykach europejskich i światowych agencji finansujących badania. Dla rzetelności tego procesu kluczowa jest dwustopniowa procedura peer review, w której to naukowcy oceniają naukowców, jak również umiędzynarodowienie obu etapów oceny. To wszystko pomaga nam wyłonić najlepsze wnioski w transparentnym procesie oceny. Ważnym elementem działań NCN jest animowanie współpracy międzynarodowej. W ramach oferty konkursowej znajdują się zarówno konkursy bilateralne, jak i wielostronne. Z roku na rok podejmujemy współpracę z coraz większą liczbą zagranicznych agencji finansujących badania naukowe. Wspólnie z Niemcami organizujemy konkursy Beethoven oraz Dioscuri, zaś z Litwą konkurs Dajna. W 2018 roku rozszerzyliśmy współpracę dwustronną poza Europę i wspólnie z Chinami ogłosiliśmy konkurs Sheng. W 2018
2019 roku wzbogaciliśmy ofertę konkursową o dwa nowe programy. Mozart na projekty polsko-austriackie oraz Alphorn na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Jesteśmy partnerem w wielostronnych sieciach tematycznych typu ERANET i JPI. Koordynujemy największą na świecie sieć agencji finansujących badania naukowe w dziedzinie technologii kwantowych. Quantera łączy 27 państw i 32 organizacje. Na jej realizację pozyskaliśmy grant z Horyzontu 2020 na ponad 11,5 miliona euro. Jest to jedyna tego typu inicjatywa koordynowana przez agencję z tak zwanych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Sfinansowany z grantu NCN projekt, który realizował nasz zespół, poświęcony był narodzinom kultury popularnej na ziemiach polskich. Chodziło o połączenie dwóch perspektyw. Z jednej strony nowych narzędzi teoretycznych, które pojawiły się w obiegu światowym w ostatnim ćwierćwieczu. Z drugą kwestią, czyli dostępem do lokalnych źródeł, do lokalnych materiałów. Dlatego efektem naszego grantu były nie tylko opracowania teoretyczne, ale też archiwa, nowe bazy tekstów, które mogą posłużyć kolejnym badaczkom i badaczom. Od grudnia 2017 roku Narodowe Centrum Nauki jest operatorem programu Badania w zakresie badań podstawowych finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich. W 2019 roku zostaną ogłoszone nowe konkursy międzynarodowe korzystające z dofinansowania w wysokości niemal 50 milionów euro otrzymanego od Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Działając zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi, Narodowe Centrum Nauki przyczynia się do zwiększania jakości i efektywności prowadzonych badań podstawowych. Wspólnie z naukowcami pracujemy na lepszą pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Gramy dla polskiej nauki. www.ncn.gov.pl